A w tym oto miejscu, Damen und Herren, dokładnie tu, gdzie stoję, ukochana krowa pani O'Leary, Bessie, była trzymana. Tutaj też kopnęła lampkę, która była przyczyną wielkiego pożaru. Flynn! Mów, co to za ludzie? To są moi kumple z SKS-u? Okej. W głębi serca naprawdę chciałem pomóc turystom, którzy jechali przez całe miasto na próżno. Dobra, chciałem zarobić łatwą kasę. Flynn, to nie w porządku. Nie możesz wmawiać ludziom, że wielki pożar Chicago zaczął się tutaj. Serio? No to popatrz, ile zarobiłem do tej pory. Hej, zrobię wam zdjęcie. Hej, teraz wszyscy mówią mu. Chcesz powiedzieć mamuna? Sisi, chcę pogadać z Rocky, a jej mama mówiła, że jest u ciebie. Tak, zapraszam. Okej, Sisi, to jest kolejny z twoich sekretnych planów? Tak, do tego jest tak sekretny, że nawet ja o nim nie wiem. Wiesz co, Rocky, w niektórych kulturach, jak ktoś ci uratuje życie, to stajesz się jego służącym. Ale ja postawiłem na koszyk wędlin. O, dziękuję. Właściwie jestem wegetarianką i oddałabym ci go, ale... Wiem, że nie jesteś mistrzem w przeżuwaniu mięsa. No tak czy siak, to dzięki tobie jestem innym człowiekiem. Tak, wiem, co myślisz. To było nie tak z filmem wcześniej. Tak szczerze mówiąc, to niewiele. Byłem zły i gburowaty przez większość czasu, ale ocencie teraz. Masz przedziałek na drugą stronę? Nie, zmieniłem niemiłą część twojej osobowości.